Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. 10 listopada, czwartek, 12:54. Ja wjeżdżam do Czecha. Tak, tak, moi drodzy. Prawie 28 godzin po rozładunku stałem, czekałem semice bez pracy. Nie było pracy. No i teraz też to takie będzie szarpanie. Ponieważ dał mi z Czech załadunek z DHL-a, gdzie mam kurwa chyba 7 albo 8 różnych numerów załadunków, do Niemiec, do Lipska i dopiero później na Eisenhutten i powrót do domu. Ten tydzień jest zajebiście słaby. No i tak właśnie, moi drodzy. Dobra, ja tu wjeżdżam na kontrolę na granicy, bo dalej te kontrole słowacko-czeskie trwają i słyszymy się później. 16:30, moi drodzy. Już jadę. Przed chwilą wyjechałem. 7 minut jadę. Dopiero załadowany. Nocka mnie czeka. Do BMW Werk. Chcę to dzisiaj, no dzisiaj no. Chcę to dojechać tak, żeby to zrzucić i dopiero zacząć pauzować, bo jak zacznę pauzę o godzinie tam koło pierwszej, no to no niestety 6-7 nie będę miał jak zrzucić tego, tak? Także no będę próbował, żeby to było zdjęte. Chociaż muszę się zaraz zapytać, czy tam w ogóle pracują. Całą noc rzucają. A tak na tą chwilę, no to cóż, no to jedziemy. 483 km zostały do celu. Do Lipska. No jest dupowato tam. Kurwa, te 28 godzin bezczynnie na środku tygodnia stać, no to jest... No to trochę... No, mnie coś strzela. No ale dobra, tu nie było aż tak bardzo źle, no dwie godziny się zeszło, no to nie jest jeszcze aż tak bardzo źle. Jedziemy, no jutro piątek, sobota będzie zaliczona i tydzień wcale do udanych nie będzie zaliczony. Zobaczymy, co dalej to w ogóle pokaże i jak to będzie dalej wychodzić. Jak jest dobrze, to jest dobrze, ale kurwa chuj z tego, że tam za przeproszeniem jeden miesiąc będzie dobrze, jak dwa następne będą kijowe. No tak, no bo teraz listopad już się go bardzo nie podratuje, bo zostało raptem do końca tego tygodnia i 2,5 tygodnia, a później w grudniu to co? 2 tygodnie, 2,5 i święta? I tyle będzie z jazdy. Styczeń tak samo. Pierwszy tydzień leżymy. Nie jedziemy. No, tak więc zobaczymy. No i moi drodzy, już na miejscu na BMW. No i zaczynamy pauzę. Jutro po 8 dopiero będę zrzucał. Tu maszyna stoi. Tam gościu cofał. Przyjechał. Zajebał w naczepę. Tym koglem, co teraz cofa, a widać, że nowa naczepa, zapierdolił tu. W Polaka. Ale co to za narodowość? Węgier. Węgier, koleżka.
zapierdzielił. No dobra, to my czekamy do rana i działamy dalej. No i witam, moi drodzy, jestem już na rozładunku Renus Automotive, magazyny BMW. Zaniosłem dokumenty. Ogólnie to jak kończyłem pauzę, to do mnie dzwonił jakiś fisiu misiu Niemiec i pytał się, za ile będę. Ja mówię, że kończę pauzę, jestem na parkingu na Tor 1 i kończę pauzę i podjeżdżam. Myślałem, że to fajnie, szybko pójdzie od razu do rampka i poszedł. A to kurde nie jest tak kolorowo, bo czekam już 15 minut i nie podjeżdżam. Ogólnie to mamy piątek, piąteczek, piątunią. No. Tak więc, moi drodzy, o, taka sytuacja. Czekam na rozładunek i później do Eisenhutten i do domu. No. 230 km mam do Eisena. No i moi drodzy, rozładowany już. Się kurwa zeszło. 11:11. 9 minut dopiero jadę. Wyjechałem. No i takimi tutaj bardzo podrzędnymi drogami niemieckimi dobijam się do lepszej, no bo tutaj trochę będę skrócę drogi i 220 km na pusto żniemy na hutę, żeby załadować krążki, żeby kurde pojechać i stać. Tak jest to dupowato wyszło, zrobiło się, no i no nic na to nie poradzę. Jedziemy. W dzień ustawowo wolny od pracy ja pracuję. No ale przecież sam żeś sam Marek wybrał taki zawód. Jak ciś nie pasuje, to się zwolni. No właśnie. Ja wiem, tak sobie tylko pierdaczę. No jedziemy, no trudno, no tak wyszło jak wyszło, kurde, no i co zrobisz? Nic się nie zrobi. Tu musimy skręcić. Tylko tu ktoś jedzie. Rumuny, stop! Bułgaria, kurwa. Musi dojechać. Caban. Nie myśli. No. O, co to tu wisiało? Dobra. Jedziemy. Załadujemy. No i kurde, ciekawe. Ciekaw jestem, co tu dalej z tego wszystkiego wyjdzie. Ile się ujedzie, jak się ujedzie. Do później, mordeczki. No i tutaj po prawej stronie już widać ArcelorMittal Eisenhutten. Zobaczcie, ile krążków tam leży. Już zwjeżdżamy. Meldujemy się, wagujemy się, rejestrujemy się i się dowiemy, na którą my mamy złożone, zrobioną tą awizację. Tyle z tego wszystkiego będzie i trzeba spierdzielać do domu. Nieciekawie to czasowo wychodzi, ponieważ całodniowy czas jazdy jest 3:53. Dupa. Dupa zbita! No dobra, ja wjeżdżam
I działam dalej. Zobaczymy, zobaczymy co to, ile tam samochodów jest, którą halę, ile krążków. Się zaraz wszystkiego dowiemy. No i tam kasza się zrobiła, co? Delikatna kasza się już zaczyna robić. A poczekajcie, zaraz coś zmienię. Nie, no też jest kasza. To chciałem wam powiedzieć, jaki ładny tam z tyłu jest zachód słońca. Czerwionutkie niebo. Ogólnie to na kamerze to w ogóle widniej to wyszło niż w rzeczywistości jest. No moi drodzy, wracam. 16:55. Przede mną 406 km. No i tak naprawdę no to chyba dojadę, no bo tak kurde, no zostało mi trochę jeszcze godzin. A jak nie, no to też się tak dogadałem, że no bo musimy dostarczyć auto do Piotrkowa na warsztat. A po co? Nie auto, naczepę w sumie. No po tym uszkodzeniu tam na Węgrzech będzie ten bok naprawiany albo wymieniany, jeszcze nie wiem, zobaczymy co fachowcy powiedzą. I ma to być robione. Tak więc no mi nie pozostaje nic innego jak tylko pożegnać się z wami, podziękować za obecność na tym odcinku, zaprosić na kolejne i trzymajcie się, cześć. No może nie będzie kurde tej soboty, no nie, no już szefu wyjedzie po mnie, żeby to auto, bo mi godzin nie starczy, żeby dojechać, no ale auto musi być odstawione dzisiaj. No i tak się dogadaliśmy, że on dzisiaj podjedzie, bo jutro mu się nie będzie chciało wstawać, żeby rano zaprowadzać auto jak gdzieś tam, albo jechać po mnie, jakbym miał pauzować i dojeżdżać rano. Dobra, jeszcze raz dzięki za obecność, trzymajcie się, cześć i do następnego.